dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie i słuchajcie, pomyślałam, że przyjdę w końcu, będę przychodzić do Was teraz takimi jeszcze trochę stacjonarnymi filmikami, w których będę przemycać Wam pewne nowości kosmetyczne, będę próbować robić jakiś makijaż tanimi kosmetykami, droższymi kosmetykami, małą ilością kosmetyków lub dużą ilością kosmetyków. Takie powiedzmy sobie eksperymenty kosmetyczne. Chciałam jak najbardziej zminimalizować ilość kosmetyków i będę chciała wykonać tymi kosmetykami makijaż. I słuchajcie, no nie udało się mi jakoś najmniej niż 5. Będzie to makijaż przy użyciu 5 kosmetyków i już Wam pokażę, co będę chciała użyć. Pierwszy z kosmetyków to będzie oczywiście podkład. Ja mam już twarz przygotowaną, nie mam bazy co prawda, ale mam pielęgnację, mam krem, więc jest ok. Eveline Liquid Control HD i to jest ten 040 Warm Beige od Eveline Cosmetics. To będzie nasz podkład. Jeżeli chodzi o brwi, muszą one być Eveline Cosmetics Professional All-in-One. I to jest ten Eyebrow Set 02, 02 kolorek, także to jest ta paletka. Do konturowania, do wykonturowania, do rozświetlenia i nadania delikatnego tutaj rumieńca użyję paletki z Eveline Contour Sensation 3 w jednym. I tą też paletką będę próbowała delikatnie chociażby wykonać makijaż oka. Nie wiem, czy mi się to uda, ponieważ do oczu jeszcze jej nie próbowałam, więc będzie to tutaj jakby test na żywo. I dwa ostatnie produkty, czyli muszą być rzęsy, rzęsy do rzęs wybrałam tutaj przypadkiem. Eveline Cosmetics to jest tusz, maskara, którą ja zakupiłam sama, to nie jest tej paczki PR-owej. Ja zakupiłam ją sobie w Polsce i to jest Eveline Mega Size Ultra Volume Mascara. Bardzo, bardzo Wam ją polecałam, bardzo dobra maskara. Dlaczego też ją chciałam użyć? Bo ja już jakby będę musiała powoli się z nią żegnać. Ona już na pewno będzie miała więcej niż 6 miesięcy, także nie wiem, czy damy radę jeszcze coś z niej wycisnąć. No i do ust wybrałam odważnie, bardzo odważnie Velvet Lip Lacquer Moi Luxe. I to jest kolorek Zest. Pisze się Zest. Także taki oto produkt. Raczej one nie są trwałe, ale za to ładne, więc tak na chwilę, potem do poprawienia myślę, że spoko produkt i bardzo ładny to był kolor. Może niekoniecznie będzie mi dzisiaj pasował do stylizacji, ale to nieważne. Także pierwsza rzecz, nanosimy podkład. Także postaram się taką właśnie ilością kosmetyków wykonać makijaż. Podkład. Dzisiaj zastosowałam, słuchajcie, też jedną z rzeczy nowych. I jest to olejek do twarzy od Asi z karotenem. Biorę szczoteczkę. Nic tutaj na razie nie robimy testu, także używam szczoteczki mojej. Ja już będę musiała, słuchajcie, ją wymienić, bo ona już była tyle razy prana, że ja już czuję, że ona nieco inaczej już jakby tutaj się zachowuje, aczkolwiek wciąż dla mnie jest niezawodna. To jest szczoteczka po prostu taka, którą aż się nie chce zamieniać na inny produkt, po prostu chce się używać tylko jej. I dlatego właśnie z tego powodu też będę chciała zakupić dokładnie tą samą szczoteczkę. Troszeczkę też jako bazę sobie tutaj naniosę na powieki. Chyba tego podkładu wystarczy, dzisiaj jest naprawdę cieplutko, nie trzeba tutaj się, wiecie, kamuflować i w ogóle. Teraz przejdźmy może do brwi, ponieważ są one dość niewyraźne. Do brwi wybrałam właśnie tą paletkę. Czekajcie, żeby tu było wszystko dobrze widać. Niezawodny mój ukochany pędzelek z Real Techniques. Dobrze, że pędzelki się, słuchajcie, nie kończą. Ok, przyciemnimy sobie po prostu ociupinkę, nic poza tym. I druga brew. Dobra, teraz słuchajcie, przejdźmy do paletki. I nie jako konturu, tylko do paletki jako do wykonania makijażu oka. No i co? Nakładam sobie ten brązik, czyli ten nasz bronzer, na ruchomą powiekę, aż tutaj pod załamanie. No i zobaczcie, mamy przyciemnione, słuchajcie, elegancko, brązowo oko. Teraz troszeczkę różu i ten róż chcę nanieść po prostu tutaj sobie na środkową część powieki. Dość delikatnie to widać, nawet pasuje mi to, słuchajcie, pod tą dzisiaj bluzkę. Taki właśnie bardzo delikatny, subtelny, różowy cień. Ale chcę właśnie jeszcze ociupinkę tego rozświetlacza. To jest takie rozświetlenie, też takie różowawe, to naniosę
Po prostu w kącik oka dla rozświetlenia. Super. Oko już jest wykonane. Teraz do czego przejdę, to będzie to tusz. Szczoteczka jest tutaj taka fajna, podwójna jakby, słuchajcie. No, ten tusz już będzie mi się chyba, słuchajcie, kończył. Okej, jedno oko mam pomalowane. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Teraz dolna powieka. Musimy uważać, bo ta szczoteczka jest dość szeroka. Okej, teraz drugie oko. Okej, oczy mamy już pomalowane. Ja myślę, że wcale już tutaj nie muszę nic dokładać. Ja Wam polecam z czystym sumieniem ten tusz. To bardzo fajny tusz. I co? I zostają nam tylko usta, słuchajcie. No i tu jest odważnie. Ja usta mam troszeczkę przygotowane, ponieważ używałam tego peelingu oraz używałam, gdzie ty jesteś, tego również do zestawu Lip Therapy Professional. Jest to hialuronowy wypełniacz ust. Także to są dwa produkty, które ja już użyłam wcześniej. W taki sposób mam przygotowane usta i nanosimy teraz Moi Luxe w kolorku Cest. Taka, powiem wam, no, czerwień. I tu musimy uważać. I ja myślę, że to wystarczy. Smacznie się tego używa, ale ja wiem, bo już to wcześniej używałam i zdaję sobie sprawę, że on będzie gdzieś tam, ale przekłamuje kamerka. Tutaj w lusterku jest to taki czerwono-malinowy. Tu widzę jakiś taki lekko odbijający się pomarańcz. No, już czuję zasychanie. Jest to zupełnie inne odczucie niż w tych Oh My Lips, to na pewno Wam powiem. I zdecydowanie Oh My Lips jakby zdecydowanie bardziej Wam rekomenduję. Teraz przejdźmy do konturowania. Wezmę sobie na pędzelek. Pędzelek mam tutaj akurat For Your Beauty. To jest pędzelek od Asi z paczki. Czekajcie, z poprzedniej paczki. Najpierw sobie zarysuję tutaj mój kontur, który jakby chciałabym rozetrzeć. I teraz sobie to zblenduję i rozetrę. Ok, troszeczkę na nos, po to, żeby zminimalizować, żeby nie był taki szpiczasty i duży i w ogóle. Jeżeli chodzi, tak, ja już Wam mówiłam, jeżeli chodzi o tą paletkę, ja ją Wam polecam. Jest ona bardzo bezpieczna i dla początkujących, i dla tych, którzy już się jakby jakiś czas z makijażem bawią. Także naprawdę super. No i ociupinka rozświetlenia. Rozświetlenie sobie tutaj też dorzucimy z tej samej paletki, tak jak powiedziałam, przy jak najbardziej minimalistycznej liczbie tutaj kosmetyków chciałam spróbować wykonać makijaż i sprawdzić siebie też, czy to się mi uda. Co? I to wszystko, słuchajcie. I to wszystko. Użyłam 1, 2, 3, 4, 5 kosmetyków. Całą listę tych kosmetyków ja oczywiście Wam podlinkuję pod tym filmem. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy też się w takie rzeczy bawicie. Jak Wam się podoba przede wszystkim mój makijaż w wykorzystaniu pięciu produktów. Te produkty ja Wam podlinkuję, tak jak mówię. Jeszcze raz tylko pokażę Wam się tutaj do światła. Widzisz, czyje włos. Także można. Można. Tak to wygląda. O, teraz chyba jest też korzystnie. Tu możecie też przyjrzeć się oczom. Oczy są właśnie wykonane paletką do konturowania. O dziwo. Można, można. Słońce nawet wyszło. Jej! Także ja się bardzo cieszę. Makijaż mi się bardzo podoba. Śmiało z takim makijażem wychodzę do ludzi. Śmialusieńko. Usta mi się podobają, ale zaufajcie mi, już Wam od razu mogę powiedzieć, że ja nie polecam za bardzo tego produktu. On szybciutko zasycha, te uczucie na ustach jest takie. Czujecie, że na nich coś macie i to Was tak jakby troszeczkę krępuje. A druga rzecz, on potem ma, jakoś tak podkreśla, dość suche skórki i się bardzo szybko zjada. To są w sumie takie minusy, ale za to kolor. Kolor jest przepiękny. Jeżeli chodzi o tusz, rekomenduję Wam zdecydowanie paletka do brwi zaczepista. Paletka do konturowania, nie muszę nic mówić, same możecie zobaczyć, jaki bronzer. Dałyśmy jeszcze różu. Dajmy sobie róż. A co?
Ociu pinkę tylko różu jeszcze. Że wystarczy, ja wszystko widzę, tu mam ciut więcej. No, także paletkę Wam polecam do konturowania, zarówno i do oczu. No i podkład, mój ulubieniec zdecydowanie. Chciałam powiedzieć, coś mi tu chrapia, to kot. No, także polecam Wam, ja mam 0,40 Warm Beige, pytałyście już właśnie. Jeżeli chodzi o tą paletkę do brwi, to jest numerek 02. Jeżeli chodzi o tą paletkę do konturowania, to jest 01 Pink Beige. Wszystkie te produkty Wam podlinkuję, postaram się bynajmniej, jakie znajdę, podlinkuję. Dziękuję Wam, a jak nie, to chociaż Wam w opisie podam nazwy tych produktów. Ja z makijażu jestem bardzo zadowolona. Dajcie mi znać, co Wy myślicie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Bajo!